Stopień trudności rośnie z każdym kolejnym etapem. W Ostródzie zmierzyli się zwycięzcy eliminacji powiatowych ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej pod hasłem Młodzież zapobiega pożarom. Zakres tematyczny konkursu jest bardzo szeroki. Oprócz historii, zasad organizacji zarówno Ochotniczej Straży Pożarnej, jak i Państwowej Straży Pożarnej, znajomości sprzętu, przepisów przeciwpożarowych, również jest m.in. chociażby pierwsza pomoc medyczna. Także tutaj zapoznanie się z tymi tematami może w przyszłości w sytuacjach kryzysowych mieć wpływ na to, że będą mogły te dzieci komuś pomóc. Zatem zwiększa się ich takie doświadczenie życiowe. Awans do finału centralnego przewidziano dla 3 osób, ale jak widać chętnych do następnego etapu było znacznie więcej. Dlaczego? Dlatego, że obserwujemy, że wiele osób, wiele dziewcząt i chłopców, którzy uczestniczą w tym turnieju, później myśli o studiowaniu, o nauczaniu się pożarnictwa, a konsekwencje kończy w służbie w zawodowej lub ochotniczej straży pożarnej. To jest ten na pewno namacalny efekt tego ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Zawsze można wystartować w kolejnej, przyszłorocznej edycji. Kwestia do uczenia pewnych zagadnień i szczęścia.